Oklaskiwało pierwsze ligowe zwycięstwo piłkarzy olsztyńskiego Stomilu, żółte stroje, nad Legią Warszawa. Gospodarze zasłużyli na ten wynik, będąc przez 90 minut zespołem bezsprzecznie lepszym. W pierwszej połowie podopieczni Franciszka Smudy tylko raz zagrozili Zbigniewowi Małkowskiemu. Miejscowi, widząc nieporadność rywali, od 25 minuty rozwinęli skrzydła. Na bramkę legionistów sunął atak za atakiem. Groźnie strzelali Tomasz Radziwon, Marcin Szulik i Paweł Holc. W 49 minucie czerwoną kartkę dostał Marek Citko za uderzenie Andrzeja Biedrzyckiego. Złotą bramkę gospodarze zdobyli w 60 minucie po strzale Piotra Matysa. Legioniści dążyli do zmiany wyniku, czynili to jednak nieudolnie. Znacznie lepiej prezentowali się gospodarze. Stomil Legia 1-0. No ja bardzo jestem zadowolony z tego, że zdobyłem wreszcie bramkę. Chciałem na tym miejscu właśnie podziękować całej drużynie, bo dzięki grze kolektywnej zdołaliśmy wygrać dzisiejszy mecz. I mam nadzieję, że to nie będzie ostatnia bramka w tym sezonie, pierwsza, bo to, tak późno, to późno, ale mam nadzieję, że jeszcze parę tych bramek strzelę. Cieszę się bardzo z tego zwycięstwa. Odniesione zostało w przyzwoitym stylu. To nic, że Legia grała w dziesiątkę. Jest to bardzo groźny zespół. My do przerwy powinniśmy już prowadzić przynajmniej dwoma bramkami. Dwa słupki, kilka sytuacji niewykorzystanych, dobry mecz, kilka akcji jak z podręcznika piłkarskiego. Cieszę się bardzo. Zawodnicy potwierdzili, że chcą tu być i chcą tutaj grać. Myślę, że taka teraz nasza mnie refleksja zaraz po meczu, że chyba nie ma ludzi, którym obojętna jest piłka tu na Warmii i Mazurach. Jest dla kogo grać. Gdyby ten klub był normalnie poukładany i funkcjonował, to myślę, że byśmy byli